Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na spotkanie z najdłużej chyba wyczekiwanym smartfonem ostatnich miesięcy. To oczywiście Samsung Galaxy S21 FE 5G, bo tak brzmi jego pełna nazwa. Smartfon, na który czekaliśmy niemalże od lata ubiegłego roku, a zobaczyliśmy go dopiero w styczniu już 2022 roku. Czy było na co czekać? Czy to czekanie się opłaciło? Już Wam odpowiadam. Jeśli chodzi o styl, mamy tutaj wyraźną inspirację poprzednimi flagowcami Samsunga, czyli serią Galaxy S21. Popatrzcie, ta charakterystyczna ramka aparatu fotograficznego, matowy tył. To wszystko już widzieliśmy, ale teraz oczywiście doszła pewna kosmetyka, chociaż tak naprawdę w tej ciemnografitowej wersji smartfona najtrudniej to zauważyć. Rzecz jest dosyć ładna, chociaż akurat w tym kolorze nader skromna. Na szczęście są też inne, zdecydowanie ciekawsze kolorki. Smartfon oparto o metalową ramkę, ale tył wykończony już tworzyłem i bardzo dobrze, bo wiecie co, ja już jestem starszym panem, zręczność już nie ta i telefony często wypadają mi z ręki. I zawsze lepiej mieć ten plastikowy tył, bo jest mniejsze ryzyko, że się potłucze. O połowę mniejsze, bo do potłuczenia zostaje nam tylko ekran. Tak, powiecie, że plastik nie jest premium. Wiecie co? Ja będę się z Wami spierał. Mnie to absolutnie nie przeszkadza i pod względem wykonania tej obudowy nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, a dodam jeszcze, że jest wodoszczelna w klasie IP68. Czyli smartfon nie tylko nie boi się nawet dość intensywnych opadów, ale nawet możecie go na chwilkę zanurzyć chociażby po to, żeby opłukać. Nic się nie powinno stać, kiedy wpadnie Wam w kałużę, czy przytrafi mu się inna niemiła przygoda z cieczą. Na froncie mamy z kolei szkło Gorilla Glass Victus, które powinno zapewnić w miarę dobrą odporność na zarysowania i na upadki może też, chociaż pamiętajcie, szkło zawsze pozostanie szkłem. Szybki rzut oka jeszcze na ergonomię urządzenia. Tu w zasadzie nie bardzo jest się do czego przyczepić. Przyciski trafiają dobrze pod palec, czytnik linii papilarnych również. A skoro już wspomniałem o czytniku, czytnik jest tutaj ukryty oczywiście pod wyświetlaczem i działa. No, jak typowy czytnik podekranowy, nie jest to szczyt niezawodności, nie jest to szczyt szybkości, jest nieźle, aczkolwiek przyznam Wam szczerze, że ja osobiście wolę boczne, klasyczne czytniki, są po prostu wygodniejsze w użyciu i szybsze. Dla porządku jeszcze dodam, że jest też oczywiście rozpoznawanie twarzy oparte o aparat przedni, dosyć szybkie, dosyć sprawnie działające. No i skoro już popatrzyliśmy na ekran, to kontynuujmy. 6,4 cala. Dynamic AMOLED 2X, Full HD z plusem, 120 Hz odświeżanie i jasność do 1200 nitów. Tyle cyferek, a jak wygląda praktyka? Ekran, jak widzicie, jest płaski i na co dzień spisuje się znakomicie. To bardzo dobry wyświetlacz. Wysoka jasność, świetny kontrast, świetne odwzorowanie barw, bardzo głęboka czerń. Same, słuchajcie moi drodzy, same superlatywy mogę kierować pod adresem tego wyświetlacza. Może z malutkim minusikiem za to, że odświeżanie możemy ustawiać tylko i wyłącznie na sztywno. Nie jest adaptacyjne, ale mamy albo standard, albo 120 Hz i musimy sami zdecydować, co wolimy. Albo szybciej zużyć akumulator i cieszyć się płynniejszym obrazem, albo zostawić obraz przy standardowym odświeżaniu i liczyć, że bateria popracuje odrobinkę dłużej, ale o tym za chwilkę. Oczywiście, gdybyście pytali, nie zabrakło tutaj żadnej z typowych opcji. Jest ochrona wzroku, jest możliwość dostosowywania balansu, równowagi kolorów do naszych upodobań. Jest też oczywiście tryb ciemny w interfejsie. No tutaj akurat Samsung niczego nie przeoczył. Ekran to jeden z najmocniejszych punktów tego smartfona. Moim zdaniem mocnym punktem tego urządzenia jest również jego interfejs. One UI to się nazywa. Ja sam, zresztą wcale się z tym nie kryję, prywatnie też używam telefonów Samsunga, więc tutaj czuję się jak w domu. Ale jeśli nawet nie mieliście do czynienia z tym interfejsem, to gorąco zachęcam i polecam, bo jest naprawdę dobrze dopracowany. Rzadko może o tym wspominam, ale teraz Wam powiem, że mamy tutaj narzędzie Smart Switch, zdecydowanie ułatwiające przesiadkę na nowy smartfon. Jeżeli sobie kupicie Galaxy S21 FE, a wcześniej mieliście już jakiegoś Samsunga, to dosłownie sklonujecie sobie telefon jeden do jednego. Ze smartfonami innych marek, nawet z iPhone'ami, ta aplikacja też sobie radzi i też sporą część danych przerzuci Wam do Waszego nowego telefonu. Nie będziecie musieli kombinować chociażby z pobieraniem aplikacji. A jak mieliście Samsunga, to nawet ustawienia wszystkie przechodzą. Także to jest fajna rzecz. A sam interfejs, wierzcie mi, jest przyjazny i naprawdę bardzo szybko złapiecie, o co w nim chodzi, nawet jeżeli wcześniej nie mieliście z nim do czynienia. Samsung nie szczędzi dodatkowych aplikacji, więc jeżeli lubicie telefony gołe,
No to nie, tutaj goło nie będzie, już na start dostaniecie sporo preinstalowanych rzeczy, ale oczywiście te, których nie będziecie chcieli używać i nie będziecie potrzebowali, można sobie jednym ruchem palca wywalić i odinstalować. Na szczęście wśród tych preinstalowanych aplikacji nie ma żadnych śmieci, także są spore szanse, że jednak wiele do usuwania nie będziecie mieli. W interfejsie znajdziecie też szerokie możliwości jego personalizacji. Oczywiście nie zabrakło typowego zestawu gestów. Jest też taki boczny panel, na który sobie możecie różne skróty powyrzucać. Także interfejs myślę, że można również ocenić pozytywnie. A jeszcze tak tytułem wtrącenia, w smartfonach Samsunga macie też rozwiązania ekosystemowe pozwalające w bardzo łatwy sposób połączyć z telefonem akcesoria i obsługiwać je z poziomu telefonu i sterować całą współpracą, na przykład zegarkiem. Tu w roli przykładowego zegarka występuje Galaxy Watch 4. Możecie też używać sobie słuchaweczek Galaxy Buds. Możecie sobie nawet bardzo fajnie i łatwo spiąć smartfon z telewizorem, czy nawet z pralecką, tudzież piekarnickiem. A jak wygląda wydajność tego telefonu? Słuchajcie, Snapdragon 888. Domyślam się, czego wielu z Was się spodziewa. Powiecie, że to jest istna kuchenka i grzejnik. No to powiem Wam szczerze, że niestety akurat w roli ogrzewacza do rąk Galaxy S21 FE nie będzie najlepszym wyborem. Bo owszem, robi się ciepławy, ale nie przekracza granic zdrowego rozsądku i przyzwoitości. Szczerze mówiąc, to tak liczyłem, że telefon będzie się dosyć mocno grzał i będę miał się tutaj do czego przyczepić, ale okazało się, że jednak nie jest tak źle. Throttling jest, ale nie jakiś tam strasznie duży. No i jeżeli chodzi oczywiście o wydajność, to jest po prostu bardzo, bardzo dobra i tyle. Mnie co prawda przypadła do testów ta słabsza wersja, która ma 6 GB RAM-u, no ale jeśli Was stać, to oczywiście kupcie sobie tą mocniejszą, bo wtedy zyskacie nie tylko lepszą wydajność wypływającą z większej ilości pamięci operacyjnej, ale też więcej pamięci wewnętrznej. No bo niestety pamięci wewnętrznej w tym smartfonie nie rozbudujecie. To już nie jest fanowski smartfon, który miał wszystko. Ten smartfon nie ma już niestety gniazdka na kartę microSD. Znak czasów. No dobra, i skoro już dojechaliśmy do braków, to od razu Wam powiem, że nie ma tutaj też mini jacka, ale jeżeli chodzi o dźwięk, no to jest w pożądalu. Głośnik słuchawkowy zapewnia świetną jakość połączeń. Oczywiście nie zabrakło żadnego z najpotrzebniejszych systemów łączności. Jest NFC działające bezproblemowo. Bezproblemowo przebiega też współpraca z punktami dostępowymi Wi-Fi, z akcesoriami Bluetooth i tak dalej. A jeśli chodzi o głośniki multimedialne, to też są niezłe. Mamy tutaj głośniki stereo, chociaż nie jest to stereo równe, bowiem jeden głośnik gra na dole, a rolę drugiego z głośników pełni ten słuchawkowy, więc nie jest wrażenie idealnie równej, zbalansowanej stereofonii, ale jest całkiem nieźle. Gra to czysto. Mogłoby grać trochę głośniej, ale w sumie też nie będę tutaj na nic narzekał. Ekran pochwaliłem, interfejs pochwaliłem, na wydajność nie narzekałem, na stronę komunikacyjną też nie narzekałem, trochę przyczepiłem się do czytnika, ale teraz nadeszła pora, żebym już naprawdę zaczął troszeczkę wybrzydzać i marudzić. Akumulator 4500 mAh w czasach, kiedy nawet przeciętny średniak ma 5000 mAh, to tak sobie średnio. Ładowanie 25 W też szału nie robi, a najbardziej irytującym jest fakt, że w pudełku nie znajdziecie ładowarki. I ile ta bateria w praktyce wytrzymuje? No moi drodzy, w praktyce liczcie, że jeden dzień. Na dwa dni już nie liczcie, szczególnie jak korzystacie z odświeżania 120 Hz, jak macie włączony, tak jak ja, Always on Display, jak telefonu po prostu ochoczo używacie do zabawy multimediami, robicie zdjęcia i tak dalej, no to może się nawet okazać, że i do wieczora Wam baterii nie starczy. Naturalnie są różne opcje mogące wpłynąć na wydłużenie czasu pracy telefonu, no ale po cóż sobie mamy czegoś odmawiać. Zatem przyjmujcie, że jest to smartfon jednodniowy. Czyli rano odłączamy, używamy cały dzień, to akurat pod wieczór zacznie domagać się ładowarki. A jeżeli przytrafi Wam się, czego Wam szczerze życzę, jakiś wieczorno-nocny wypad gdzieś na miasto, to albo naładujcie telefon przed wyjściem, albo weźcie ze sobą powerbank. Ładowanie trwa nieco ponad 1,5 godziny. Zależy oczywiście, kiedy je zaczniemy i jaką ładowarką dysponujemy. Teraz pora popatrzeć na fotki. W Galaxy S21 FE mamy dosyć sympatyczny zestaw fotograficzny. Na froncie 32 do selfie, na tyle dwie dwunastki, jedna ósemka. W bardzo praktycznym połączeniu, bo dodatkowe obiektywy to szerokokątny i tele o trzykrotnym mniej więcej przybliżeniu bezstratnym. Jakie ten smartfon robi zdjęcia i filmy? No cóż, żeby specjalnie długo się nie rozgadywać, naprawdę robi dobre. To jest w zasadzie, w dużym oczywiście uproszczeniu, ale jednak poziom
flagowców z ubiegłego roku, czyli jeżeli nie zdążyliście sobie kupić Galaxy S21 albo S21 Plus, to S21 FE również zapewni Wam zdjęcia na porównywalnym poziomie jak tamte flagowce, czyli można powiedzieć, że aparat naprawdę flagowy. Oceniając jakość zdjęć specjalnie nie ma się tu do czego przyczepić, chociaż oczywiście tak jak większości smartfonów zdjęcia nocne proponuje wykonywać głównym obiektywem z wykorzystaniem trybu nocnego. Pozostałe dwa obiektywy po zmroku też dają radę, ale oczywiście zauważycie bez problemu, że chociażby przysłoną jasnością te dwa dodatkowe obiektywy ustępują już głównemu, po prostu zdjęcia nie będą tak fajne jak z tego obiektywu podstawowego ze stabilizacją. Niemniej zdjęcia nocne z pozostałych dwóch obiektywów również dają się oglądać i to nie jest tak, że zdecydowanie odradzam ich wykorzystywanie. Ot po prostu główny zrobi to lepiej. W dzień to po prostu super fotki ze świetnym kontrastem, ze świetnym odwzorowaniem detali, z całkiem dobrze działającym autofokusem, no kompletnie nie mam na co narzekać, a jeżeli miałbym się już do czegoś naprawdę przyczepić, to do efektów portretowych. Tutaj niestety oprogramowaniu czasem zdarza się pogubić, szczególnie kiedy model ma bujną, krzaczastą fryzurę, a tło za nim jest trochę bardziej skomplikowane, na przykład jakieś krzaki. Selfieki wypadają podobnie, w dzień super, po zmroku też całkiem nieźle, przy portretach, no cóż, zależy od urody i stopnia skomplikowania twarzy modela, czy też modelki. Generalnie niespecjalnie jest tu co krytykować. W przypadku filmów również w zasadzie nie powinienem na nic narzekać. Obraz super, dźwięk w porządku, płynność też, ale... No właśnie, i tutaj przychodzi małe ale, które temu smartfonowi, a przynajmniej mojemu egzemplarzowi, przytrafiało się w pewnych specyficznych warunkach. W ciemności, przy nagrywaniu Full HD zdarzało mi się gubić klatki. Dlaczego? Nie mam pojęcia, bo kiedy przełączyłem się na 4K, już klatek nie gubił, obraz pozostawał płynny, więc najwyraźniej coś z softem. Kolejnym niepokojącym objawem było gubienie ostrości w momencie, kiedy podczas nagrywania przełączymy się pomiędzy obiektywem szerokokątnym lub głównym, a teleobiektywem. Wtedy po 2-3 sekundach filmowania ostrość ucieka i trzeba ją na nowo paluszkiem ustawić na ekranie. Żeby było zabawniej, przytrafiło mi się to tylko przy pięknej słonecznej pogodzie i dosłownie tylko jednego dnia. Kiedy próbowałem powtórzyć te warunki drugiego dnia, już nie było żadnego problemu. Najwyraźniej może jakieś drobne obsuwki tutaj w oprogramowaniu aparatu są i pewnie producent usunie je na drodze aktualizacji, ale oczywiście należy też dopuszczać myśl, że był to po prostu efekt bardzo, bardzo, bardzo specyficznych warunków, które zafundowałem temu smartfonowi ja, użytkownik. A tak, poza tym, to generalnie z filmów, wierzcie mi, będziecie zadowoleni. Nie jestem jednak pewien, czy będziecie do końca zadowoleni, kiedy zdecydujecie już się na zakup tego smartfona i podejdziecie do kasy. Za ten telefon zażądają od Was przy kasie 3500 bez złotówki albo 3850 bez złotówki. Chociaż teraz, kiedy już nagrywam ten film, znajdziecie zdecydowanie lepsze oferty. Zakładając, że ja zdecydowanie rekomenduję tą droższą, pamiętajcie, aby porównać cenę chociażby z flagowymi modelami z ubiegłego roku, czyli z serią Galaxy S21. Bo może akurat bardziej Was przekona chociażby rozmiarem. Za wyborem Galaxy S21 FE przemawia przede wszystkim bardzo dobry wyświetlacz, dobra wydajność, całkiem niezły design, chociaż akurat niekoniecznie może w tym kolorze. Zaletą jest wodoszczelna obudowa, zaletą są bardzo porządne aparaty fotograficzne, lepszy mógłby być akumulator, lepszy mógłby być czytnik linii papilarnych, ale w ogólnym rozrachunku jest całkiem okej, no tylko ta cena. Zatem wierzcie mi, ja ten smartfon zdecydowanie rekomenduję, chociaż podkreślam, moim zdaniem jest troszeczkę za drogi, no i troszeczkę moim zdaniem również spóźniony, bo gdyby wylądował na półkach sklepowych jesienią, oj, to byłby hicior. Nawet jakby wylądował w grudniu, to by był pewnie przebojem świątecznych prezentów. A tak wylądował w sklepach w styczniu. No i cóż, nie wiem, czy to nie było przypadkiem za późno. A szkoda, bo telefon całkiem udany. No i cóż, teraz tradycyjnie. Telefon do pudełeczka, a ja dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten film. Proszę o suby, łapki w górę i tak dalej. I zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć.